Boję się ludzkiej gwałtowności, ludzkiego nachalstwa, ludzkiego chamstwa. No, staram się przed nim bronić ze wszystkich stron i po prostu nie dopuszczać do sytuacji, w której to poczuję. Panie Krzysztofie, mając 20 kilka lat, otrzymał pan propozycję od swojej włoskiej rodziny z gatunku nie do odrzucenia. Do odrzucenia. A pan ją odrzucił. Co to była za propozycja? Widzi pan, żeby to o tym opowiedzieć, to trzeba się troszkę wpisać w kontekst lat, które były bardzo odmienne niż dzisiaj. To była moja pierwsza wyprawa na zachód. Wyprawa, w której miałem 5 dolarów w kieszeni, bo tyle wolno było wywieźć, a wiadomo było, że kontrolowali na granicy, sprawdzali, czy się w obcasach buta nie przywozi jakiejś tam zwiniętej 20-dolarówki. I wie pan, tłem tej wyprawy jest coś, co wygląda, że jest zupełnie z innej beczki wzięte. Mianowicie ja w dzieciństwie miałem wskazane przez ojca półki z książkami, z których należy czytać i te, które są nie dla dzieci. Więc oczywiście czytałem tylko te, które były nie dla dzieci i dzięki temu przeczytałem Balzaka dość dużo. I proszę pana, to się okazało zbawienne w życiu, dlatego że jak jechałem do moich bajecznie, legendarnie bogatych i bardzo dalekich kuzynów we Włoszech, to przypomniałem sobie wszystkie postacie biednych kuzynów z prowincji, których Balzak opisał bardzo szczegółowo. Ja już wiedziałem, co ja będę czuł, jak tam stanę, jak zadzwonię do drzwi, jak one się otworzą. I oczywiście stało się tak, że natychmiast tego, który otwierał, który był kamerdynerem, myślałem, że to jest mój wujek i chciałem mu się rzucić na szyję. Wszystkie te głupstwa nastąpiły. Natomiast rzeczywiście ta moja bardzo daleka włoska rodzina, bardzo daleka, bo jesteśmy o wiele pokoleń oddaleni, ale znamy swoje relacje. Tam spotkała mnie propozycja, czy ja bym przyjął ich stypendium i nie skończył studiów, które miałem zaczęte w Polsce, we Włoszech. I czy bym się nie przyłączył do tej kompanii, bo to było bardzo duże przedsiębiorstwo, bardzo rosło wtedy. To była chyba największa fabryka sprzętu gospodarstwa domowego, chyba nawet w Europie w tym czasie. Mają to samo nazwisko. Tak, to są rzeczywiście kuzyni, tylko że szalenie dalecy. I to, kiedy wszystko się stało, nasz rozdział rodziny zaczął się w czasach Imperium Habsburskiego, kiedy północne Włochy i południowa Polska były w tym samym państwie. No i ja dość długo sobie wyrzucałem, że ja nie przyjąłem tego zaproszenia. Myślałem, czy może to nie jest tchórzostwo, może to był brak zmysłu, przygody, że ja się cofnąłem. Coś mi mówiło, że ja nie powinienem tego zrobić. Nie jakaś taka straszna nostalgia, bo wiedziałem, że jakoś tam do kraju bym pewnie wracał, ale byłbym pewnie obywatelem włoskim i robiłem coś innego. I powiedziałem, że nie, że dziękuję, że jestem szalenie wdzięczny, ujęty. Oni to przyjęli z jakimś tam zrozumieniem, nie chcę, to nie chcę. No a ja dzisiaj wiem, że ja wygrałem życie dzięki temu. Bo oczywiście byłbym dzisiaj bardzo bogatym, starym panem i miałbym za sobą jakieś olbrzymie konto i pewnie bardzo bogate życie. Ale nie byłoby to bogate życie w to, co ja miałem dane, to znaczy no, w twórczość, w to, że pan mogłem robić filmy. Pan już wtedy kochał film? Tak, ja już byłem wtedy w momencie, kiedy już się decydowałem zostać reżyserem filmowym. Wprawdzie zdecydowałem się tak naprawdę w momencie, kiedy mnie wyrzucili ze szkoły filmowej, po 3 latach, czyli w momencie, kiedy stanęła przede mną przeszkoda i wtedy musiałem powiedzieć, zależy mi czy nie zależy. Czy to jest takie bardzo ważne, czy nie bardzo ważne. Okazało się, że to było bardzo ważne. Że jednak tak. Że bardzo chcę, musiałem przyjąć całe upokorzenie, składać ponowne papiery. Zostałem ponownie przyjęty, powtarzałem rok. Wszystko to złożyło się na tą moją biografię. Na pewno było to wielkim ciosem, ale z drugiej strony było też pewną nauką potrzebną może w życiu, że te oceny będą zawsze zmienne i że raz będę ceniony, raz będę potępiany. Przyjęto mnie do szkoły filmowej jako bardzo obiecującego, a po 3 latach wygonili mnie jako beznadziejnego studenta. No i jedno i drugie pewnie było pewną przesadą, ale trzeba w tym wszystkim utrzymać równowagę, nie popaść w depresję, nie brać narkotyków, nie upijać się co wieczór i tak dalej. Tego się musiałem nauczyć. Ale powiedział pan, że były momenty, były chwile, kiedy pan sobie wyrzucał tę decyzję. Oczywiście, no, jakie to były sobie wyrzucałem, że to tchórzostwo. Kiedy źle się działo? Kiedy były niepowodzenia? Nie, no wie pan, no po prostu kiedy widziałem tą naszą nędzę perelowską i myślałem sobie, że mógłbym żyć już we własnej willi i jeździć samochodem z kierowcą. No, wiedziałem, że to było realne i przeszło koło nosa. Dzisiaj może pan powiedzieć, że nie żałuję, bo odniósł pan wielki życiowy sukces. A proszę powiedzieć, jak pan tak patrzy na ten sukces zawodowy z dystansu,
Czy on przyszedł łatwo, w tym sensie, że miał pan w życiu dużo szczęścia, czy jednak wiązał się z wyrzeczeniami? Proszę pana, jedno drugiego nie wyklucza, bo było bardzo dużo wyrzeczeń koniecznych i jednocześnie było wielkie szczęście, że mi się to udało, bo wcale nie musiało mi się udać. Byli moi koledzy pewnie równie zdolni, którym się nie udało, którym nie dana była ta szansa. To nie sposób tego osądzić. To ja tego nigdy nie będę wiedział do końca. Ale rzeczywiście to, że mnie się udało przez 40 parę lat, 50, robić filmy autorskie, to mało komu się na świecie udało. I to jest jakieś wielkie szczęście, że mogłem sobie na to, że okoliczności pozwoliły mi na to. Tych wyrzeczeń jestem ciekaw. Co to były za wyrzeczenia? Chyba generalnie to była pewna dyscyplina, którą musiałem sobie narzucić i narzucałem sobie ją od wczesnego dzieciństwa. Może dlatego, że mój ojciec, który w naturalny sposób był w większym stopniu człowiekiem śródziemnomorskim ode mnie, był bardziej Włochem niż ja. Ja jestem w nim w maleńkiej cząstce, on był większej. I on miał taki śródziemnomorski, taki dość wulkaniczny temperament. I bardzo przez to przegrywał. Był inżynierem budowlanym, architektem. Głównie budował, bardziej nadzorował budowy i bardzo często w latach stalinowskich po prostu spędzał noce na komisariacie, bo go zdejmowano za jakieś wypowiedzi, które ktoś doniósł gdzieś, prowokował jakieś scysje z radzieckimi doradcami i wtedy siedział dłużej. Więc ja wiedziałem, że ten temperament, który go ponosił, to niedobrze owocuje. To trzeba się tego wyrzec, trzeba bardzo pilnować się tego, co się mówi, tego, co się robi. To jest wyrzeczenie. Bardzo przyjemnie jest być spontanicznym. Ja się uczyłem, jak walczyć ze spontanicznością. I oczywiście to się często myli. Ludzie myślą, że spontaniczność to jest odwrotność, prawda, konwencji, sztuczności, zakłamania. No to wtedy oczywiście spontaniczność jest dobra. Ale spontaniczność najczęściej polega po prostu na braku zastanowienia nad tym, co czuje drugi człowiek. Mhm. I ten, który spontanicznie ryczy, prawda, z radości, bo mu wesoło, nie patrząc, że tu obok wracają ludzie z pogrzebu, no to ja takiej spontaniczności nie znoszę i uważam ją za naganną, czymś brzydkim po prostu. No ale sam musiałem się pilnować, żeby nie być spontanicznym nawet tam, gdzie bardzo miałem ochotę, ale wiedziałem, że to może źle zaowocować, więc lepiej pilnować się z ekspresją swoich uczuć. Czy z tym brakiem spontaniczności w jakikolwiek sposób związane jest to, że pan jest zawsze tak eleganckim mężczyzną, że zawsze marynarka, formalnie się ubieram, że jest w krawacie. No trochę tak, trochę tak. Ten krawat to też jest pewna obrona, okulary są taką obroną. Pan kiedyś powiedział, że to jest ucieczka nawet. Tak, to od prawda. Od czego? To prawda, no wie pan. Od takiej konfrontacji, której się boję. No, boję się ludzkiej gwałtowności, ludzkiego nachalstwa, ludzkiego chamstwa. No staram się przed nim bronić ze wszystkich stron i po prostu nie dopuszczaj do sytuacji, w której to poczuję. Więc okulary i krawat trochę... To pomaga, ale w takim sensie, że się tworzy pewien dystans? No właśnie. No to, że na przykład prawie nikim nie jestem na ty, tylko z ludźmi, których mam jakieś ogromne zaufanie, albo z którym przeszedłem na tym przypadkiem, kilka razy to się zdarzyło. Ale ta lista jest krótka. Mhm. Niektórzy powiedzą, że przechodzenie na ty pomaga w życiu, że ten dystans jednak znika i jest to łatwiej. No tak, ale pan ma zupełnie inne zdanie. Nie, ja to w moich okolicznościach tego nie można uogólnić. W krajach anglosaskich w ogóle nie ma praktycznie tej różnicy. Ludzie przechodzą na ty błyskawicznie, w hiszpańskim przechodzi się na ty od razu. Natomiast no, ten dystans ma też swoją zaletę. Dużo trudniej jest powiedzieć, pan jest głupi, niż głupi jesteś. To z pewnością. No więc dlatego może ja nie słyszę tego, głupi jesteś, bo jesteśmy na pan. Tworzy pan filmy, a to jest takie zajęcie, które wymaga czasu. One powstają miesiącami. Jestem ciekaw, jaki z etapów powstawania filmu jest dla pana jakiś szczególny, taki, który daje najwięcej satysfakcji, szczęścia? Szczęścia i satysfakcji w pierwszej chwili nie daje nic. To jest po prostu straszny mozuł. I człowiek za każdym razem marzy o tym, żeby nic nie robić, żeby nie mieć żadnej odpowiedzialności i żeby nie mieć tego na głowie. Bo to są setki problemów do rozwiązania. Najpierw pisanie. Najpiękniejszy czas, ale najbardziej przygnębiający. Bo nigdy to, co napiszę, nie jest takie, jak sobie to wyobrażałem. Zawsze jest gorsze. I to bardzo przygnębia. Czasem nawet się okazuje, że jest lepsze niż myślałem, ale ja tego nie wiem. Jak piszę, to mi się wszystko nie podoba. Potem oczywiście są zdjęcia, które są też takim mozołem,
którego zresztą inni nam zazdroszczą. No ja mam 80 lat i nagle stoję, prawda, na deszczu, w śniegu, po kolana. Czyli to nie jest takie kolorowe, jak mogłoby się wydawać. To nie jest kolorowe, ale takie harcerskie przygody nie wniosły mi zazdrości. Ci, co są na emeryturze i siedzą w domu, to myślą, jakie to byłoby wspaniałe, tak sobie trochę posiedzieć w polu. Ja też tak myślę, że to życie w przyczepach. No tak, ale jednocześnie taka harcerska zabawa, robimy ognisko, rozgrzewamy się, czekamy, aż chmury przejdą. To jest bardzo takie przygodowe życie, to trzeba pochwalić, że są ludzie, którzy są na to wrażliwi. Ja chyba też się stałem wrażliwy. Ja to lubię po prostu. Nie czułbym się szczęśliwy, gdybym codziennie chodził do biblioteki. No, a to jest ten ale etap. To jest potem ten ulubiony etap? Nie, nie, żaden nie jest ulubiony. Żaden nie jest. Ulubiony jest wtedy, kiedy film przeminie, bo nawet jeżeli jest jeszcze w eksploatacji, ja muszę jeździć na spotkania, to jeszcze są nerwy, czy ludzie dzisiaj to przyjmą, czy w tej miejscowości film się będzie podobał, czy nie będzie tak, że ludzie będą wychodzili w czasie seansu. Strasznie się tego boję. Dużo, to jest dużo taka emocji, dużo nerwów. Dużo, no bardzo emocji jest bardzo dużo. Trzeba się jakoś z nimi. I to mi powiedział kiedyś nasz były prezydent Komorowski. Jakaś była okazja. Chyba ja nawet byłem wręczającym jakąś nagrodę medialną, którą dostał. I on powiedział coś wdzięcznego o tym, co nas, artystów i polityków, łączy. Straszliwy strach przed tym, że nas wygwiżdżą czy wybuczą, i ogromne pragnienie, żeby nas oklaskali. My ogromnie chcemy być oklaskiwani, dlatego tak się boimy, że będzie się to komuś nie podobało. No bo chcemy się podobać, nie ma rady, to jest próżność. Ale to jest także całe przesłanie. No jak kupują moje przesłanie, to nie tylko moja próżność się cieszy, ale no cieszę się jako człowiek, że kogoś przekonałem do tego, co proponuję. Kiedy są oklaski, człowiek oczywiście się cieszy, natomiast chyba w życiu każdego reżysera bywa tak, że no, film się nie spodoba po prostu. Zastanawiam się, jak pan sobie z tym radzi i jakie słowa tak naprawdę, czy są takie w ogóle, są w stanie w jakikolwiek sposób pana dotknąć jeszcze? Wie pan, nie to, że to dotknąć, tylko najbardziej boli krytyka, która jest sprawiedliwa. To znaczy, jak ja spostrzegam... Czyli taka życzliwa, tak? Nie musi być życzliwa, ona może być surowa, tylko ktoś mi wytknął coś, czego ja w sobie nie widziałem. I tak się zdarzyło w życiu kilka razy, że ktoś pisząc cierpką recenzję uświadomił mi jakąś swoją, moją słabość. Natomiast tam, gdzie recenzje są jawnie nieżyczliwe, niesprawiedliwe, wrogie, no to jest tylko taka zwykła przykrość, jakby mnie ktoś wymyślał na ulicy, ale to spływa, bo ja wiem, że ja mam swoją rację i ja wiem, że ja coś innego powiedziałem, niż oni czytają w moim filmie. Oczywiście żal, że film nie działa od razu, ale niektóre po latach dopiero ktoś spostrzega, że tam było w tym filmie coś innego niż ówczesna krytyka zauważyła. Czasem za granicą coś spostrzegą, no to najczęściej tak jest, że filmy, które nie chwyciły w kraju, czasem chwytają w innych obszarach, jakichś kulturowych, językowych. No to tym się trzeba pocieszać. Jest pan także wykładowcą. Wykłada pan na kilku uczelniach. Zastanawiam się, jak się pan w ogóle dogaduje z młodymi ludźmi? To pewnie lepiej, żeby pan ich zapytał, oni by panu lepiej powiedzieli. Mnie się wydaje, że się z nimi dogaduję. No, skoro przychodzą, spotykają się, wybierają czasem moje zajęcia. Świadomie, dużo łatwiej celowo, teraz tak? Niż powiedzmy w latach 90. W latach 90. była taka zapaść, kiedy przyszło pokolenie, które myślało, że już wszystko wie lepiej i że my staruchy na niczym się nie znamy. Dzisiaj jest inaczej, chce pan powiedzieć? O tak. Tak? Tak, wie pan, proszę pana, bez żartów. Ludzie dzisiaj są na tyle przytomni, że wiedzą, że my już w tych warunkach i w tym systemie wolnorynkowym daliśmy sobie radę, a oni często sobie nie dają rady, więc już jest na czym zbudować autorytet. To w pierwszej chwili była taka euforia, takiego złudzenia, że już znają wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania i że w związku z tym niepotrzebna jest im niczyja rada. Dziś tak nie jest. Jest chyba dużo lepiej, młodzież jest chyba dużo mądrzejsza w tej chwili. Właśnie dlatego, że już wie, jak zawodne są te wszystkie proste recepty na życie. A tych prostych recept jest pełno, tylko że one są puste. A jak pan tak sobie rozmawia ze studentami, czy to o ich właśnie bolączkach aktualnych, czy o ich celach, ambicjach, czy pan jakoś odnajduje w tych opowieściach siebie z lat młodzieńczych, czy jednak świat się kompletnie zmienił rzeczywistość? Jest inny język, jest inne doświadczenie, ale właśnie nie mam większe poczucie, że to jest kontynuacja, że jest podobnie, że ta młodzież, mimo że wychowana na komputerach, które ja kiedyś jako student dopiero konstruowałem, nazywały się wtedy maszyny liczące, nawet nie wiedzieliśmy, że to będzie się nazywało komputer. To były lata 50. A jednak mimo tej całej różnicy technologicznej, ja nie czuję różnicy pokoleń. Moim zdaniem w każdym pokoleniu jest tyle samo ludzi ambitnych i ludzi nieambitnych, ludzi zdolnych do zdrady i ludzi niezłomnych.
ludzi, którzy mają wielką potrzebę ideału i ludzi, których w ogóle żaden ideał nie pociąga. Babilończycy czy Sumerowie już narzekali na to, że obyczaje młodzieży się psują. No zawracanie głowy, to tak się wszystkim pokoleniom wydaje. Ja mam wrażenie, że dzisiaj wszystkim średnia taka wykształcenia, świadomości, wiedzy, pojemności umysłu się bardzo powiększyła. Myśmy zapomnieli o tym, że w naszym pokoleniu jeszcze był w społeczeństwie ciągle obecny taki tak zwany koł w płocie, taki, wie pan, biedny, tępy człowiek gdzieś z zabitej dziury, który nic nie wiedział, niczym się nie interesował, wszystkiego się bał, gadał głupstwa albo nie mówił nic. To zginęło już, takiego tempola dzisiaj się nie spotka. To w momencie, kiedy są środki masowego przekazu, ludzie są, chociaż o to robinę bardziej, rozgarnięci po prostu, tego rozgarnięcia nie było. Często cytuję moją babcię, która w rodzinie przeszła do historii przez to, że w latach 20. usłyszała, że jest literatura dla kucharek. Powiedziała, jak to kucharki już umieją czytać? Bo do pierwszej wojny większość kucharek nie umiała czytać, po prostu to były analfabetki. Czyli jednak jest lepiej. W tym sensie tak, ale moralnie to ma inny wymiar. Przeczytałem gdzieś, że pan podobno powtarza swoim studentom, że szczęście dadzą im narkotyki. Proszę się wytłumaczyć. No to bardzo szczególnym studentom to mówię, no bo muszę być pewnym, że to są ludzie krytyczni. Natomiast jeżeli oni rozumieją szczęście jako taką usilną przyjemność, no to rzeczywiście narkotyki są najprostszym rozwiązaniem. Dodaję jeszcze, że to jest bardzo społeczne rozwiązanie, bo oni przeszybko umrą i nie będą obciążali PZU swoją emeryturą. Więc to można mówić jako taką cyniczną próbę, dlatego że trzeba sobie sformułować odpowiedź na pytanie, a dlaczego nie? Ale wielu myśli, że przecież ja mogę spróbować, co mi szkodzi. I to nawet nie chodzi o samo spróbowanie, bo dla wielu spróbowanie może być początkiem końca. Dla innych nie będzie. Ale to jest w ogóle pytanie, czy ja się zgadzam na pewną zależność, czy ja nawet sam sobą chcę manipulować, czy chcę zrobić własnymi siłami, czy za pomocą jakichś środków farmakologicznych. To trzeba mieć pogląd na to, dlaczego ja to robię i czy ja sobie na to pozwalam, czy nie pozwalam. No jak człowiek jest bezmyślny, no to często wpada i to jest smutne. Pan w ten sposób pokazuje studentom, że to być może z całą pewnością nie jest przepis na szczęście. Zastanawiam się natomiast, czy pan ma swój przepis na szczęście? Wie pan, ja bym był ostrożny z tym szczęściem jako sformułowaniem, bo ono tak troszkę pochodzi z agencji reklamowej. Co chwila nam agencja reklamowa mówi, że coś zapewni mi szczęście. To szampon, to jakaś wycieczka, to jakieś mieszkanie kupione na raty. Tymczasem szczęście w ogóle na czym innym polega. A jak pan definiuje to szczęście? Proszę pana, negatywnie. To znaczy, jeżeli człowiek nie popada w rozpacz, to jest już pewien sukces. Już jest dobrze. To już jest dobrze, dlatego że świat może nas skłonić do rozpaczy. A rozpacz pojawia się wtedy, kiedy tracę poczucie sensu. Kiedy przestaję wierzyć w to, że to moje życie ma sens, jest po coś, do czegoś zmierza, jest do czegoś potrzebne, że ten świat ze mną jest inny niż byłby beze mnie, to jest ważne. A po drodze jest raz człowiek szczęśliwszy, raz mniej szczęśliwy, czasem jest zmęczony, czasem jest tępy, czasem ma chwilę uniesienia, ale nie można szukać wiecznej euforii, bo wtedy rzeczywiście tylko narkotyki są pomocą, no ale to jest zła pomoc. A tak to trzeba się przygotować na to, że będzie i dobrze, i źle, i wesoło, i smutno, i z tym żyć dalej, byle tylko nie było poczucia, że to jest bez sensu, że to jest wszystko jeden wielki idiotyzm, to życie, co wielu ludziom się często wydaje i to jest wielka bieda. Ale pan chyba ma takie ogólne poczucie szczęścia, spełnienia w życiu? Proszę pana, dzisiaj, kiedy rozmawiamy, mogę powiedzieć, na że razie, dzisiaj jest okej. Okay. Na razie tak myślę, ale czy ja tak będę myślał jutro, to nie wiem. Chciałbym, żeby tak było, będę tego bronił, ale nie mogę dać gwarancji za siebie. Ja pytam o to, bo zastanawiam się, na pana przykładzie, czy na ile w budowaniu tego szczęścia mają udział takie wielkie, życiowe, zawodowe sukcesy? Czy patrząc z dystansem na to, czy to jest fundament, czy wcale to nie są rzeczy najważniejsze w życiu? Nie jest fundament. Dużo większą radość sprawia mi to, że ja wiem, że niektóre rzeczy zrobiłem dobrze czy pięknie, aniżeli to, czy że zostały docenione, czy czasem przecenione, czasem niedocenione, to jest tylko przykro, ale to nic innego nie znaczy. A z drugiej strony człowiek ma takie zwycięstwa czasami nad sobą, o których nikt nie wie, ale które dają wielkie poczucie radości. A poza tym radość przykładowo. No nie, to jak mówię, że o tym się nie mówi, to nie powiem. Ale to są pokonanie jakiejś własnej słabości w różnych dziedzinach. To daje
radość, ludzie tego nie widzą. Ja nie chcę się mizrzyć, bo to tak mizrząco wygląda, ale ponieważ to jest ludziom przydatne i czasami mówię o tym na jakieś, wynajmują mnie na jakieś coachowanie młodemu biznesowi, więc dlatego się tylko przyznaję. Ja całe życie byłem bardzo nieśmiały i dalej nie jestem. Tego nie widać po mnie, ja to umiem ukrywać. Natomiast każde wystąpienie publiczne sporo mnie kosztuje. I powiedziałem, że muszę z tym walczyć, nie mogę sobie na to pozwolić. Tak mnie zresztą rodzice uczyli. Nie wolno ci się z tym pogodzić, musisz z tym walczyć. Mam pełną satysfakcję, że to zwalczam, że tego prawie nie widać. Aczkolwiek jak staję przed nową salą i wiem, sam uczę, że trzeba patrzeć ludziom w oczy, a z początku patrzę w ziemię, bo boję się te oczy podnieść, tak dalece mi to ciąży. Ale to jest drobiazg, to są takie rzeczy po wierzchu. Natomiast jest jeszcze coś ważnego w naszej naszym bilansie życiowym. Właśnie, że człowiek się umie cieszyć tym wszystkim, co czasami się wydaje oczywiste. Do mnie rano na przykład przychodzą wiewiórki, ja mieszkam za miastem. I to codzienne spotkanie, wysypuję troszkę ziarenek za okno i potem przychodzą dwie wiewiórki, często walczą ze sobą. I to jest niebywała radość, szczególnie jak jest ładne niebo, jak jest niebo czyste i ono zaczyna się dzień. To jest cudowne i to jest bezinteresowne. Czyli takie małe rzeczy dnia codziennego. No tak, ale to tylko trzeba być w pewnym stanie ducha, żeby się umieć tym cieszyć. No właśnie. Jakbym był w wielkim przygnębieniu, to bym na to nie zwrócił uwagi. Jak osiągnąć taki stan? Czy pan być może ma tę wiedzę, aby człowiek był w stanie doceniać takie rzeczy? Wie pan, jak się mówiło dawniej, pracować nad sobą. I zastanawiać się trochę krytycznie nad tym, co mi jest dane, co dane jest innym, dlaczego mnie dane jest więcej, dlaczego mam taki przywilej, że mam wiewiórkę za oknem. I wtedy człowiek się cieszy. Trzeba po prostu zauważać. I mieć ten program, żeby widzieć, ile dobrego mnie spotyka. No choćby przez to, że żyję 80 lat, a już przekroczyłem średnią krajową, więc już powinienem być... Kolejne powody do szczęścia. No też do zadowolenia, do wdzięczności, że tak się złożyło. I że to mi jest dane, a innym nie było dane. A ma pan więcej takich małych rzeczy dnia codziennego, które jakoś dają panu szczęście? No proszę pana, niekoniecznie rzeczy. Ja mam 10 psów, proszę pana. Te 10 psów wszystkie dają mi wiele radości, chociaż tysiące kłopotów. Ale to jest też takie żywe, kłębiące się przyroda przed moimi oczami. Mam z nimi stopociech, ale mam też z nimi wiele radości. Czyli każdego z osobna. Też. No wie pan, przyroda, ale oczywiście czymś więcej jest moje życie rodzinne, to, że jestem w szczęśliwym związku przez długie lata w zawodzie, który bardzo temu nie sprzyja. To mnie się udało po prostu. To jest też łaska boska, bo mogło tak nie być. I to ma wielkie znaczenie, szczególnie, że jestem członkiem rodziny, więcej niż tylko mężem, ale mamy wielką rodzinę i ta rodzina jest zwarta i bardzo, bardzo sobie jakby życzliwa i sprzyjająca. I to jest wielka łaska boska, bo to jest rzadkie, nie tak wiele rodzin buduje taką wspólnotę, jaką nam się udało zbudować. To są te powody do szczęścia. A zapytam pana też, co pana może wkurza, denerwuje, kiedy pan patrzy za okno, kiedy pan obserwuje nasze społeczeństwo? Czy są takie rzeczy? Powiem za zapożyczonym pomysłem, bo bardzo śledzę myśli księdza profesora Hellera, który jest kosmologiem, zajmuje się sprawami wszechświata. Ale jako człowiek, również jako chrześcijanin, widzi racjonalność świata, że porządek świata jest dowodem, że to jest ułożone według jakiegoś planu. I mówi, wszystko to się daje właściwie zrozumieć poza jednym, mianowicie skąd się bierze głupota. Głupota. Na głupotę nie ma jakby wytłumaczenia. Ono zaprzecza racjonalności świata, no ale oczywiście to jest forma retoryczna. Natomiast rzeczywiście głupota, w ogóle to, że ludzie sobie psują życie, że to czasami widać gołym okiem. Człowiek chce zatrzymać człowieka za rękę, mówiąc nie rób tego, nie wchodź w to towarzystwo, nie wchodź w tą działalność, nie rób sobie szkody, bo za chwilę będziesz żałował. No ale co zrobić, jak ktoś się upiera i chce? I wtedy myśli się, że ta głupota jest nie do zwyciężenia. Czy pan jakoś usiłuje walczyć z tą głupotą? No, czy pan już odpuścił nie, nie ma sensu? Nie, warczę jeszcze, szarpie się dalej. Nie, nie można tego odpuścić. No, po prostu, no nie można patrzeć, jak ktoś tonie. No jak ja mam patrzeć, jak ktoś tonie w jakiejś głupocie, jak wiem, że marnuje życie, że za chwilę zepsuje sobie wszystko. No jak mam go nie próbować zatrzymać? No próbuję, tylko czasem się nie udaje. Wspomniał pan chwilę temu, że skończył niedawno 80 lat. Wciąż jest pan aktywny zawodowo, w świetnej kondycji, piekielnie błyskotliwy, niezmiennie.
Jak to osiągnąć? Czy pan ma jakiś przepis na to? Czy nie, po prostu pana, szczęście? Nie, nie. To jest, wie pan, może nie nazwę go szczęściem, tylko łaską boską. To znaczy dane mi jest coś takiego, na przykład zdrowia przecież nie wypracowałem, a ja dostałem je i mam, i nie zepsułem. Aczkolwiek moja matka, która dożyła dużo więcej, bo dożyła prawie 100 lat, mówiła... Czyli świetne geny. No to geny rzeczywiście to mi pomogły, ale mama mówiła, nie wypada umierać zdrowo. To znaczy mówiła, zdrowie masz po to, żeby go używać, a nie po to, żeby się hodować. I mówiła o swoich koleżaneczkach czasami ironicznie, one wyprowadzają siebie jak pieska na spacer. No to nie jest dobry pomysł. Zdrowie mamy po to, żeby je używać do czegoś, dlatego ja pracuję no, do granic wytrzymałości. No i na pewno za to kiedyś tam zapłacę, pewnie będę żył o parę lat krócej niż bym żył, gdybym nic nie robił, chodził sam tylko do sauny i na masaże. No ale co to za życie? Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję także.